dzisiejszym odcinku ja, mój przyjaciel Elviso oraz drugi przyjaciel Agentix jesteśmy zamknięci na specjalnie przygotowanej mapie, gdzie pośród barier jest wybudowana epicka wyspa. Latająca wyspa. Jest ona zdatna do przygotowania absolutnie wszystkiego, co możemy chcieć zrobić w Minecraft i naszym zadaniem jest przez pierwsze 15 minut zbierać itemy, nie okradać się nawzajem, nie klepać się, a po tych 15 minutach, kiedy już będziemy mieli EQ, to robimy pojedynek. Niech wygra najlepszy. Do naszej dyspozycji mamy zarówno liczne rośliny, zwierzęta, czy nawet villagerów. Zresztą sami widzicie, że tutaj na tym świecie można znaleźć wszystko. A także pod ziemią mamy zarówno surowce, czy na przykład lawę. Może być ona przydatna w klepie, wiadomo. Oglądajcie ten odcinek do końca i subujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich treści. A na www.abraety, pierwszy link w opisie, macie mój sklep. Dobra, ziomeczki, jesteście przygotowani? Jeśli nie, to mi czas start. Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy. Mamy 15 minut na to, aby się przygotować i aby po prostu zebrać jak najlepsze itemy, żeby następnie wygrać z przeciwnikami. Czy my mamy tutaj coś? O, dobra, znalazłem coś, to akurat może się jak najbardziej mam drzewo. Masz drzewo? Fantastycznie. Ale jesteś potężnym zawodnikiem. Ogólnie tutaj pod ziemią są zarówno diaksy, lazury, wiecie, lawa, żeby zrobić obsydian. Wszystko jest tutaj do zrobienia, tak naprawdę wszystko. No może poza pójściem do endu, okej? Okay? Umówmy się, no do endu może nie pójdziemy, ale mamy naprawdę pojedynek na szczycie, bo jest i Agentix, i Elviso, i Avera, gdzie wszyscy potrafimy się, no choć trochę klepać. No może ja akurat nie jestem jakimś mistrzem, ale w miarę coś tam potrafimy, więc jakoś sobie dam radę. O, to się na pewno przyda. Dobra, tutaj widzę, że są rybki. Rybki na pewno bardzo, bardzo, bardzo spoko, bo to też można by zjeść, ale raczej zacznę sobie od jedzenia. I uwaga, na tej mapce, to jest ciekawe, nie tylko są rudy pod ziemią tak po prostu, ale są też cave'y przygotowane, gdzie na przykład tych rud jest więcej. Wiecie, że diaks obok diaksa, więc warto coś takiego znaleźć. Ej, dobra, po pierwszej minucie macie już w ogóle coś sensownego, bo ja tak już raczej nie. Ty już kopiesz kobla? Dobra, spoko. Ja mam bardzo dużo czasu, wiesz, ja się tutaj nie będę ograniczać, dlatego że wy pewnie nie wpadliście na jeden bardzo ciekawy pomysł, a ja właśnie na taki jeden ciekawy pomysł wpadłem. Jak go zrobię, to wam powiem, okej? Okay? Się. Dobra, co? Dobra, dobry deal. Dobra, no to teraz mogę zapytać, bo widzę, że jesteście dość głęboko. Jak tam wasze jedzonko ogólnie? Dobrze. Tak? A co będziecie jeść? Co będziecie jeść? No pochwalcie się. Stary, w tym momencie mam... już patrzę. No. Okej, okay, 21. Chleby, tak? I będziesz tylko chleba, o chlebach żyć? Dobrze, 62, okej. Okay. Dobrze, na samych chlebkach podczas klepy? Fantastycznie. To wcale nie tak, że dosłownie po jednym uderzeniu mieczem czy siekierką już będziesz musiał coś jeść. Nie, to wcale nie tak. O, widzę, że Elviso przyszedł po rozum do głowy. Siema, co tam, stary? Jak sobie kopiemy? Widzę, fajnie, fajnie. Dobra, ja sobie też tutaj pokopię. A macie już jakieś może diaksiki, czy może tak nie za bardzo? O, może, to jest koblowe. Może. To jest kobel. No i super, dobra, to sobie stąd od razu zrobię kobel i od razu sobie walniemy kilofik. Tak, tak, będzie kilofik tutaj. Dobra, tutaj pach, tutaj robimy siup. Robimy siup, siup, siup. I teraz sobie rozpalimy się. Ty masz swojego cave'a, ale co, prywatny, tak? Znaleziony prywatny. Po prostu prywatny. Dobra, mogę tutaj skoczyć, raczej przeżyję. O kurde, ledwo co? A, Elviso, widzę, nie wykopałeś czegoś. Spadłam i stąd, spadłam i stąd. Ale stary, to nie jest kradzież, ja ci nie zabieram. Ja ci nie zabieram. Wypadł. No, wypadł, bo cię zaraz rozwa... Ej, stary, były zasady, że mamy sobie nie kraść, tak? I ja ci nie kradnę. Gościu, nie wykopałeś tego. Ale to nie, nie, tak szczerze, to nie jest twój cave, jakby wiesz, o co chodzi, nie? Masz tego świadomość, że to nie jest twój cave, nie? Nie, bo może nie wiesz. Znaczy, teraz jeszcze dowiedziałeś, stary. Dopóki czegoś nie wykopiesz, no to nie jest twoje, więc jakby sorry memory. Dobra, jest lazuryt. Lazuryt na pewno spoko. Ej, ja myślałem, że trochę ciekawszy ten cave, stary, znalazłeś, wiesz? A ty tutaj tak, tak. Tak jest. Nie za dobrze, a ty agent jak z itemami, bo mamy 3 minuty już za sobą, gdyby ktoś pytał. No. Ja mam totalny luz, myślę. Tak, no ale stary, totalny luz, że tak beznadziejny masz itemy, czy o co chodzi? Nie mam. Ile tak ty tutaj dobrze. Masz. Oj, Elviso, co ty tutaj przepalasz? Bardzo dużo widzę przepalasz, no bardzo co fajne rzeczy tutaj przepalasz. Dobra, ej, ja myślę, że udam się troszeczkę głębiej, chociaż mam jeden pomysł, dobra, zrobimy to, słuchajcie, zrobimy to. Nie mam trochę kamienia, ale mam jeden naprawdę mocny pomysł, nie mogę wam niestety go zdradzić, ale pytanie do was, słuchajcie, czy wy będziecie na przykład próbować robić łuk, czy może niekoniecznie? Nie. Kto wie, stary, kto wie? No nie, bo wiesz, o co chodzi, na przykład w tym momencie mobów nie ma, ale tutaj pod ziemią jak najbardziej moby jakieś mogłyby się już znajdować. No nie? Zrobić, a może i nie? Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie potem to i mam jeden naprawdę mega... O kurde, ale potężny... A, tu co znalazłeś? Aha, znalazłeś nasz cave? Tak.
Gratuluję, agent. Widzę, że dobrze ci idzie. Widzę, że stary dobrze ci idzie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Naprawdę bardzo się cieszę. Ej, jesteśmy na głębokości 284 kratki. No już wyżej się po prostu iść nie da, więc naprawdę, pany, musimy tutaj serio ogarnąć sobie. Bo wiecie, to nie jest tak, że my zejdziemy na kratkę na przykład minus 60 i wiemy, że tam są diaksy. No nie. Tutaj na tej mapce przygotowanej są no tak różnie rude po prostu, wiecie, poukładane, że to wszystko możemy znaleźć na każdej wysokości praktycznie, nie? Dobra, 4 minuty, słuchajcie, za nami, a ja w takim razie tak, wykopię to. Wykopię, słuchajcie, to, bo to daje expa, ale też potem może się przydać do kolejnej rzeczy. Dobra, wezmę sobie to. Okej, dobra, ciach. I teraz tak, panie Elviso, panie Agentixie, ja wam tutaj nie zabieram temów, ja wam tutaj nie przeszkadzam, ale tak, przyznam się, już szczerze, raz żelazo wziąłeś, więc ty już wolę być, wiesz, tak, tak, dosłownie, kopiąc żelazo, chyba ty nawet mi je zebrałeś, więc tak naprawdę to raczej złodziejem jesteś ty. I faktycznie mamy VQ. No, no właśnie. O, Elviso! Elviso? Czekaj, myślałem, że tutaj jesteś, że tutaj jesteś, Elviso, ale ciebie tutaj nie widzę nigdzie. A, jednak cię stary widzę. A co wy tutaj macie? Co wy tutaj za... Dobra, nie zabieram Agentixowi, żeby nie było, ale tutaj... Ej, kurde, który z was tutaj był? To był Elviso chyba, ale ty, Elviso, naprawdę zostawiłeś tyle żelaza? Serio? No widzisz. Ale ty, to ile ty masz żelaza, że ty w ogóle, stary, zacząłeś zostawiać? Ej, co, musimy mieć go potężną ilość. No dobra, no ale w takim razie, stary, jestem ciekaw, jakby możesz powiedzieć, ile go masz? Tak zdradzić, czy nie? Ci nie powiem, stary, bo coś czuję, że nie mogę ci zaufać. Aha, dobra, ale wiesz, że jakby mówiąc mi, to jakby nic nie zmienia. To nie jest tak, że nagle ja sobie wyczaruję więcej. Wiesz, jakby o tym, nie? Raz biłeś do mojego cave'a po tym, jak powiedziałem, że go mam, więc wolę dmuchać na zimne. Aha, dobra, rozumiem, rozumiem. Dobra, no to ja sobie to pozbieram, bo to akurat ale jest mega istotna rzecz. Dobry. Co znalazłeś, stary? Pochwal się, biedny Mabertę. Stary, jestem z dwie kraje. Chyba widzę twój nick tutaj blisko. Poczekaj, to jest. Dobra, o, tu jest jakaś. Tutaj sobie wejdę, okej. Okay. Ciema, patrz, co znalazłem. Czekaj, gdzie jesteś? Ty, ale obróciłbyś się? Ty, diaksy tu od początku były, czy ty je teraz znalazłeś? Ja się skupywałem w dół prosto idąc. Serio? Kratkę dalej bym wpadł do lawy, więc... Serio? W sumie... Jaka masakra. Dobra, są twoje, no to nie zabieram. O, Elviso, widzę, co masz! A są tu jeszcze jakieś diaksy? O, tak kurde! Tak średnio. Dobra, czekaj, że wykopiemy to. Czekaj, czy są tu jeszcze jakieś diaksy? Ej, mnóstwo złota, mnóstwo jakiegoś żelaza tutaj. Ej, czy ja naprawdę nie znalazłem żadnych diaksów, tylko wy macie teraz w tym momencie diaksy, czy mam mi się tylko wydaje? Mam tylko 5, stary. Dobra, wiesz, że ja mam 0, nie? Stary. Mam tylko 5. Dobra, ale ja za to pójdę w innym kierunku. Ja, słuchajcie, to wykopię i z tego też zrobię jakiś pożytek. Okej, ile my mamy? O Jezu, nie za dużo mam tych surowców, powiem wam szczerze, naprawdę nie za dużo. Ale ten kejwik akurat jest mocarny, nie? Ten kejwik naprawdę... On jest potężny, stary. Nie ma tu jeszcze jakichś diaksów? Kurde, bele, dobra. 6 diaksów masz teraz? Jeszcze więcej diaksów znalazłeś? Gdzie on tu znalazł? Co on zrobił, że to znalazł? Ja wam szczerze, jak do tego cave'a wbiłem, to zakopałem wszystkie diaksy koblem, żebyście ich nie wykopali. Serio? Co? A tutaj nie ma, akurat wykopałem twojego kobla i akurat nie było. O kurde, chmurę mamy tutaj w cave'ie. Ej, mega moce, dobra. 7 minut, panowie, tutaj za nami. Tutaj, czekaj, widzę, że coś obkoblowałeś, ale tutaj nic, stary, nie ma. Kurde bele, ej, zagrałeś mi teraz na nerwach, Elviso. Dobra, ja mam jeden pomysł. A tym bardziej widzisz. Ja mam jeden tutaj pomysł, czekaj, to obkobluję. No nie, ej, bez kitu, stary, to nie jest prawda, tu nie ma nic takiego. Ale dobra, zgarnę sobie to. Co agent znalazłeś? Pochwal się. Goście, teraz to można grać. Ale co znalazłeś, powiedz. Gramy. Dobra, mam jeden plan. To byłoby hasło zbyt mocne. Dobra, muszę zrobić jedną rzecz, słuchajcie. Muszę zabrać to na pewno, będę musiał na pewno to zabrać. Dobra, widzę, że tutaj Elviso zrobił sobie buty. Chyba najgłupsza rzecz, jaką mógłbym zrobić. Tak, chyba najgłupsza rzecz, jaką mógłbym zrobić za diaksem. Poczekaj, nie? Bo skoro on miał 6 diaksów, stary, to on nie może sobie nawet siekiery zrobić. No właśnie, stary, to ty teraz... Może już mam siekierę, cymbały. Okej, no czyli, że wtedy okłamałby nas i nie miałby 6, tylko miałby na przykład 7, rozumiesz, agent, nie? Jest taka możliwość, jest taka możliwość. Elviso zawsze bardzo lubi kręcić, więc no, mógł myć tego po prostu więcej. Dobra. Okej, przerobimy sobie to na to i teraz, słuchajcie, zrobimy sobie, patrzcie, co zrobimy. Zrobimy to i chłopaki mogli, słuchajcie, na to nie wpaść, ale ja to właśnie wykorzystam. Teraz dodatkowo, słuchajcie, patrzcie, zrobimy coś takiego, oni też mogli na to na początku nie wpaść, więc jest nieźle, słuchajcie. Może nie jest aż tak źle, jak na początku zakładałem. Mamy dużo tego, więc na razie nie będę nic... O, dobra, zabiorę to i, słuchajcie, będę się dalej kopać, tylko nie w łupku, bo słuchajcie, w łupku się kopie dużo dłużej. Co masz tam, agent? Pochwal się. Mam cave'ach, chyba, w którym nikt nie był, bo on jest taki jakby ukryty. Okej, no jeżeli nie był kopany, no to wiadomo, że pewnie nas po prostu tam nie było. 8,5 minuty, panowie. Złoto, jeszcze... dobra. On może sobie złoto, słuchajcie, tutaj znajdować. Mamy, stary, w tym momencie jeszcze 6,5 minuty, więc myślę, że spoko. No właśnie tak,
ani mało, ani dużo, nie? Tak można by powiedzieć. Dobra, zrobimy sobie teraz tak, i to, słuchajcie, zrobimy sobie tak. Dobra, okej, okay. I to już, słuchajcie, na nas zarabia, więc skoro, słuchajcie, to na nas zarabia, nawet, słuchajcie, zrobimy lepiej, patrzcie, co zrobimy. Zrobimy tak. I zrobi... Nie, czekaj, czekaj. Nie, to może się samo przerabiać, tak, bo pomyślałem, że mamy tego dużo do przepalenia, ale nie mamy tego aż tak dużo do przepalenia, nie, więc spoko. Ma. Dobra, ja muszę kopać przed siebie, słuchajcie, mamy 6 minut. Zrobić... Kurde, tak, tu już jest bariera, tu już jest bariera. To jaka jest szansa, że jak mam tutaj kopać, kopiąc, słuchajcie, znajdę jakieś diakse. Jaka jest na to szansa? Ej, nie. Czuję teraz presję, serio, czuję teraz presję. Wiem, że chłopaki mają tutaj mega ogarniętą sytuację. Ale serio, ja wiem, że tutaj rudy mogą, słuchajcie, występować wszędzie. Tak dosłownie wszędzie, więc damy radę, słuchajcie. Damy jakoś tutaj radę, na pewno coś znajdziemy. Chociaż, kurde, no patrzcie, no ja kopię i tutaj przed nami nic nie ma. No tak dosłownie, słuchajcie, nic tak nie ma. Samo, stary luzik. Ale ty masz diaks. Wiesz, że ja nie znalazłem jeszcze żadnego diaksa w tym odcinku? Zadbałem Amerykę. A czy nie? Znalazłem, ale agent go wykopał, bo go nie zauważyłem, więc jakby no fair, fair, to nie jest tak, że on mi ukradł, no po prostu jestem debilem, no. Dobra, nie, naprawdę, patrzę, kopię przed siebie i tu nic nie ma, tak nic, o! Barierę. Mamy to, to jest akurat mega, mega ważne, nawet nie wiem, czy słuchajcie, nie jest teraz ważniejsze od diaksów, no nie, no może od diaksów nie, ale na pewno, słuchajcie, mega, mega, mega ważna rzecz, więc uwaga, wrócimy się, ojojoj, trzeba zacząć tutaj jeść, ewidentnie, dobra, to sobie najpierw oszamiemy, słuchajcie, to. Trzeba. Teraz tak, weźmiemy, słuchajcie, to weźmiemy, to, uwaga, to wrzucamy, dobra, to wrzucamy, trzeba będzie zrobić, słuchajcie, jeszcze jeden, patrzcie, tutaj weźmiemy to, damy teraz, słuchajcie, to i zrobimy tak, o, niech to, słuchajcie, nam się robi w takim razie, tutaj stąd powijamy to, okej, okay. Mamy, słuchajcie, już jakąś kontrolę na tamami. Zostało nam 4 minuty i 20 sekund. Creeper! W tym momencie 15 sekund. Masz creepera? No to... Oj, bardzo mi przykro, powiem. No, nie mam. Szkoda, Elvis, bardzo mi naprawdę ciebie przykro. No, słuchaj, strasznie. Okej, okay, dawaj, jeszcze jedno, no. Dobra, i teraz tak, zrobimy sobie, słuchajcie, tak, to sobie ogarniemy. Teraz ile my mamy tego? Czekajcie. Będą akurat 3. Dobra, to nie będę narzekać, słuchajcie, nie będę na razie tak tracić czasu, po prostu zrobimy sobie tak. Ej, Elviso, zrobimy tutaj musisz wchodzić, wynocha stąd. Zrobimy sobie tak, Irona, o kurde, stary, da się tym przepalać? Nie da się tym przepalać. Ja cię kręcę. Dobra, wrzucę to, słuchajcie. Okej, okay, i teraz po prostu pójdę, patrzę. O, ciach. Tutaj zrobimy sobie ciach. Cyk. O, dobra, mamy to. Mamy to, więc słuchajcie, jest ogarnięte mniej więcej. Dobra, pany, 3,5 minuty. No, to nie jest dużo czasu. To ewidentnie wiele. Nie jest Oj. Dużo czasu, no. Ale dobra, tutaj walniemy sobie. Lekki pach. Przypał może być. I pach. Tutaj zrobimy sobie tak. Dobra, mamy okej, okay, czyli robimy sobie ciach. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, jest nie najgorzej. Spójrzcie na to, jest naprawdę... Nie najgorzej w tym momencie, jeszcze tutaj damy sobie, o, tak, no niestety, ale powiem wam szczerze, już mogę teraz wam to zrobić, mega chciałem zrobić enchant, bo mogłem zrobić tutaj obsydian, mam trzcinę cukrową, zabrałem ze sobą trzcinę cukrową, więc to, słuchajcie, było do zrobienia, ewidentnie to było do zrobienia, no ale niestety się nie udało, więc mega, mega szkoda, dobra, teraz z tego zrobimy, słuchajcie, jeszcze jedną pożyteczną rzecz, w 3 minuty na pewno mi się uda, am, na pewno wiecie co, ja chcę teraz zrobić, dobra, tutaj zrobimy sobie tak, co robimy na to, wiesz, ostrożnie. To nam się przyda. I słuchajcie, przydałoby nam się jeszcze trochę żelaza, żeby zrobić inne wiaderko. Tak, no niestety nie mam takiego teraz w swoim zanadrzu. Ale dobra, to nam się przepali. Tutaj wezmę to i teraz wezmę jeszcze jedną i będzie można, słuchajcie, zawijać. Dobra, czyli tak, słuchajcie, zabieram to. Zabieram, słuchajcie, to, bo jest teraz w ten sposób. Okej, zabieram to i zabieram to. Dobra, mogę powoli, słuchajcie, wychodzić. Mam 2,5 minuty w tym momencie. No znaczy, Elviso, my mamy spaduwa. Chcę. A co? On ci coś kradnie znowu? On stoi przy mnie, się na mnie gapi, nie chcę go. Gratuluję, Elviso, gratuluję. Gratuluję. Dobra, jak tu się w ogóle wychodzi, pan? Wie ktoś, jak się tutaj wychodzi? Widzę tutaj nikt. Nie mam pojęcia. A wy jesteście już na górze, czy nie? Amerika. Jesteście na górze, nie. Prawda? Może. Dobra, jesteście na pewno na górze. Dobra, to ja się w takim razie wykupuję. Nic nie mówię, kolego, siebie, ja wiem. Bo jeżeli by się okazało, że wcale nie jesteście na górze, to ja bym miał teraz, wiecie, kopania przed siebie naprawdę mega, 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 mega daleko. Ej, nie, powiedzcie, że... Ej, serio, bo... Halo, jesteście tutaj? Jakby czy nie? I nie? Ej, bo ja myślałem, że wy naprawdę jesteście już tutaj jakby wysoko, a tu się okazuje, że ja muszę się kopać. Nie, jakby się zużyje kilof i ktoś mi na przykład zaleje tutaj lawą, to ja będę miał totalną katastrofę, tak totalną katastrofę. Dobra, słuchajcie, 1,5 minuty mamy w tym momencie. Dobra, dawajcie, muszę tutaj wyjść. Ej, a... Ale czyni. A gdzie wy jesteście? Ja słyszę w ogóle kogoś, kto tutaj kopie, czy mi się tylko wydaje? Ja już... O, mam. Dobra, 1,5 minuty, pany. 1,5 minuty, a ja mam tutaj, słuchajcie, dirczyka. Kto tam wybuchł? Co?
Elviso zginął od Creepera. Elviso zginął? Się na górę, panowie. Ej, dobra, jak faktycznie, ale nie mogę zabierać itemów. Nie można kraść, nie można. Możesz Elviso oczywiście zabrać te itemy. Dobra, tutaj moim, słuchajcie, zajęciem będzie coś zupełnie innego. Mamy barierę, więc słuchajcie, nie wypadnie nam tutaj coś. I niestety nie mogę w tym momencie, słuchajcie, powiedzieć, co to będzie. Dobra, Elviso, ty odzyskałeś itemy, czy nie w końcu? Jak to było? Mam swoje itemeczki, ale jeszcze czegoś szukam. Dobra, a możesz mi powiedzieć, możesz mi zdradzić, czego szukasz, czy nie? A spodni. Okej, dobra, a były diaksowe? Nie. Dobrze. Ej, ja jak coś nie zabrałem ci, stary, żeby nie było, nie? Naprawdę, jakby nie oszukuję, nie zabrałem ci nic. Dobra, czy tutaj, słuchajcie, my to znajdziemy, czy nie? No, czy to wypada? Dobra, mogę już łapką, słuchajcie. Mamy pół minuty. Mamy, pany, pół minuty, więc to nie jest dużo czasu. Jeżeli macie jakieś... Jest bardzo mało czasu. Jeżeli macie jakieś jeszcze, nie wiem, cele swoje, to w tym momencie musicie je kończyć, nie? Ewidentnie, słuchajcie. W tym momencie musimy je kończyć. Kurde, bele, dobra, 20 sekund. Nie? 20 sekund. A, ty chcesz się Elviso ukryć, rozumiem, tak? Najlepiej. Dobra. 15 sekund, patrzcie, z tego nie wypada. Z tego nie wypada. Z tego nie wypada. Ja cię kręcę, dobra, 10 sekund, ziomy. 10 sekund, dobra, to tak. Zrobimy sobie na pewno to. Zrobimy sobie, słuchajcie, na pewno teraz to. Zrobimy sobie teraz to. To sobie wywalam, to daję tutaj, to daję tutaj, to daję tutaj, to daję tutaj, to daję tutaj i to daję tutaj. Dobra, okej, uwaga, czas. Start w tym momencie. Okej, widziałem, że Elviso gdzieś mi tutaj zwiewał i chyba Elviso nie ma zbrojki, bo przez to, że ty, stary, wybuchnąłeś, no nie? To ty straciłeś część itemów, czy mi się tylko, stary, wydaje? Ja myślę, że on może udawać. On może udawać, jest taka to szansa. Aha, ej, ktoś do mnie strzela, opcja. Ale widzę tutaj Elviso. Ej, stary, ty naprawdę miałeś jako jedyny dostęp do diaksów, tak naprawdę sensownie. O, to coś tutaj chyba topielec się zrobił. I ty naprawdę, stary, masz tylko buty w tym momencie, czy mi się no, wydaje? No, mnie nie widzisz. Dobra, nie no, widziałem cię właśnie, ty chyba wszedłeś do tamtej dziury. Kurde, bo tu jest mega dużo mobów. A gdzie jest w ogóle Agent X teraz w tym momencie? Wiem. Oj, tego nie mogę zdradzić. Ale ty jesteś gdzieś pod ziemią, czy jak to wygląda? Stary, ja ci nie powiem. Ja, Elviso! Wiesz, ja... Elviso! Dobra, ja powiem tak, ja ogólnie bym go totalnie rozklepał, ale ja wiem, że Elviso jest mega dobry w klepie, więc ja się troszeczkę boję. Tak bardzo sprytny i wiesz, no. Bardzo delikatnie, ale jednak się boję, więc muszę tutaj uważać. Nie, Elviso, co, gdzie do ludzi, gdzie do ludzi? Dobra. Chodź, Elviso, no chodź. Dobra. Ajajajajajajaj, prawie. Dobra. Ładnie się tam klepiecie, serio. Ej, kurde, mega się go boję, bo ja naprawdę wiem, że on totalnie ogarnia klepę. Dobra. Ej, ale panowie, naprawdę fajnie się klepie. Ale, ej, masz low chyba, nie? Ja też mam w sumie nie najlepszą sytuację. Dobra, oj, żegnam. Na bangel Elviso nam teraz zginie. Dobra, kończę go. Tak! Dobra. Co jest? Udało się. Ej, stary, gdybyś miał zbroję, gdybyś nie zginął od Creepera, to byś mnie rozwalił. Wiesz, że ja miałem 3 serduszka. Gdybyś ty miał zbroję, tak, miałeś? Trzy, stary, chyba miałem, więc gdybyś ty miał lepszą zbroję, to byś się nie cofnął i byś mnie rozwalił w trymiga. Ale teraz tak, gdzie jest Agentix? Możesz mi zdradzić, gdzie jest Agentix? Bardzo dobre pytanie, myślę, że wiele osób chciało znać mnie. Zgarnąłem jedną bardzo ciekawą rzecz, słuchajcie, bardzo ciekawą rzecz. Okej, dobra, zgarnąłem, użyłem, bardzo się cieszę. Zgarnąłem, użyłem. A gdzie ty jesteś w ogóle, Agentix? Pochwal się, no. Gdzie jest Agentix? No nie, no ale możesz się pochwalić. Chyba możesz to, stary. O kurde, co tu się w ogóle dzieje z tymi mobami? Ej, masakrę mam, stary. Mam masakrę mam teraz. Masz masakrę? To bardzo dobrze, ja lubię takie momenty. Nie mogę zginąć od mobów. Nie mogę zginąć od mobów. Co tu się dzieje w ogóle? Ej, wy widzicie, co tu się dzieje? Ja widzę. Ja ciebie cały czas obserwuję i jest masakra tam. Ej, dobra, tu jest totalna masakra, serio. Ja mam taką kaplicę tutaj. Dobra, no buchaj. Okej, mam tarczę. Zapomniałem korzystać w ogóle z tarczy. Dobra, tutaj wymieniam to na to. Ej, spoko mi... Co tu się odwala? Ty mnie cały czas podglądasz? Serio, stary, aż tak? Tak. Dobra. Co tam u ciebie słychać, wariaciku? Pochwal się. Ja mam jeszcze jakieś spodenki. Ej, ty, Elviso, nie miałeś spodenek, czyli nie zbiorę po tobie spodenek, no nie? Raczej nie, stary, przykro. Kurde, ej, te moby, to jest absolutna masakra. One się wszystkie tutaj respią po prostu. A ja nie mam drogi ucieczki w tym momencie. Dobra, zrobimy, czekajcie, coś takiego. Zrobimy to i teraz podmienimy sobie to na to, dobra? Teraz zjemy sobie to i teraz tak, ja, stary, do ciebie idę. Ja do ciebie, albo ty do mnie. Jak, stary, chcesz? Jak robimy? A, to zobaczymy. Dobra. O kurde, ale on się tu podbudował. Oj. Dobra, tarcza robi robotę.
Tarcza robi robotę, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja tutaj, wiecie, sobie dobrze żyję, ja sobie mam tutaj pełen luz. A poza barierę nie wiem, ojojoj, widziałem, tam cię przeatakował, nie za miło. Nie za miło cię tam trochę. To jest naprawdę bardzo nieprzyjemne, jak one. Ej, dobra, stary, akurat te moby to jest najgorsze, co mogło nam się chyba trafić, albo mi się tylko wydaje. One są dużo cięższe niż to, żebym miał z tobą pojedynek trafić. Ej, serio, totalnie masz rację, totalnie masz rację. O kurde, dobra. Cały w złotej zbrojce biega, na bogato. Jak ja mam się do ciebie tam zbliżyć, bo ty mnie zaraz rozpapilisz, czy mi się tylko wydaje. Dobra, stary, no kurde, nie wierzę w te moby, stary, ja mam to... Jeszcze ja mam bardzo dużo HP, wiesz? Ja mam bardzo dużo HP, nie? Okej, dobra, to bardzo dobry znak dla mnie. Dobra, no to podejdź, no podejdź, no chodź. No chodź. No. Dobra, aha, bo to on mnie bije tutaj, ten dzban. Dobra, okej, spoko, jest rozwalony, więc teraz już przynajmniej nic mnie nie będzie takiego atakować. No chyba, że ten dzban będzie mnie atakować. No chodź, no chodź. No. Dobra, mówisz. No. Mówisz, że ja idę, ja idę. Chyba zasobą siekierkę? O kurde. Może ci się przewidziało, stary. Dobra, no chodź, no chodź. O, złote jabłuszko widzę. Dobra. Dobra. Okej. Dobra. Co jest? Dobra. Dobra. Mamy go. Mamy nie, go. Nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Go, 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 go. Dobra. Okej. Okej. O kurde, nie. Udało się. Nice. Mamy to. Wygrywamy. Subujcie kanał, dzwoneczkujcie www.abrety. Trzymajcie się.